dla zawodników wprowadzenie dodatkowego piłkarza, który może być zaangażowany w akcje ofensywne. Teraz Cięciała, proszę, jaka będzie okazja, Adamek, gol! Gol 1-1, no nie wiem, czy to nie był pierwszy kontakt z piłką, ale to na pewno było pierwsze uderzenie w światło bramki piłkarzy Podbeskidzia i w 56 minucie ten chłopak, który jeszcze niedawno grał tylko w okręgówce, strzela swojego gola, a dużym trenerskim nosem wykazuje się Robert Kasperczyk. Tak, chciałem go przed chwilą pochwalić za bardzo odważne decyzje. Zobaczmy, Wojtek. Dobre zagranie Cięciały, on widział, że też świetnie tam była zamykana akcja przez Pawelę. To Pawela zagrał głową tutaj w środek, a...